Mili Państwo, dzisiaj los rzucił nas do Starogardu Gdańskiego, a nie kto inny jak Królowa Korony Polskiej spowodowała, że spotkaliśmy się z panem Henrykiem Trzecińskim z Kaszów, a ściślej z Kościerzyny. I pan Henryk właśnie w ręku trzyma wietrzwałcką figurę Matki Bożej Korony Polskiej, wietrzwałckiej, no teraz powinno się mówić korony, nie korony, tylko figurę Matki Bożej Królowej Polskiej. Ale tak, pan Henryk stoi przy pięknym rolapie, na którym widnieje nie kto inny, jak Królowa Korony Polskiej. Właśnie z 1925 roku. Ale o tym bliżej, jak doszło, w ogóle to jest fascynacja pana Henryka, ocalić od zapomnienia te pomniki, które przed wojną jeszcze w każdej parafii funkcjonowały na Kaszubach. Tak. Dzisiaj niestety już ich nie ma. Mhm. Panie Henryku. To właśnie Królowa Korony Polskiej. Jak widzicie Państwo, 25 rok, czyli 1925, jest to generalnie ten pomnik miał jakoś 5 metrów wysokości. Wiadomo, że to jest zdjęcie. I teraz historia jest jego taka, że w 25 roku, kiedy Polska odzyskuje niepodległość, to Kaszuby należą do Polski. Są włączone do ziem polskich. I na tą okoliczność nasi dziadkowie budowali we wszystkich wioskach kapliczki właśnie z tytułem Królowej Korony Polskiej. Jeśli chodzi o tą datę, to tu jest właśnie, ta data mówi o tym, że to jest pierwsza na ziemi kaszubskiej tego typu figura. Ale panie Henryku, dlaczego akurat Królowa Korony Polskiej? Czy to ma jakiś związek z wietrzwałdem? Generalnie dla mnie to jest tutaj pewna wizja tego Gietrzwałdu, bo artysta, który to robił, to on robił 50 lat po Gietrzwałdzie, więc pierwsze objawienie w Gietrzwałdzie są Maryja siedząca na tronie, trzymająca na kolanach Jezusa. I nad jej głową są anioły, które trzymają też koronę. Wiem, że takie objawienie tam jedno z pierwszych było. I mnie się wydaje, że artysta, który to wykonywał, to robił właśnie w ten sposób. Chociaż jakbyśmy się tutaj przyjrzeli, to tutaj to jest jak gdyby przedstawienie Królowej z Częstochowy, Matki Bożej. Jest ten sam jak gdyby ten wycinek. No też ciekawe jest tutaj, że tutaj są korony, więc te korony oznaczają, że w 25 roku Achille Ratti, który był u nas nuncjuszem w 20 latach, kiedy został w Warszawie, był nuncjuszem, kiedy była Bitwa Warszawska. I w 25 roku, będąc już papieżem, on po raz pierwszy zrobił święto Chrystusa Króla. Więc ta korona tutaj jest właśnie u Chrystusa Króla. I co dalej się dzieje z tą figurą? Ona jest do 39 roku, ona pięknie stoi i służy całemu społeczeństwu. W 1939, może w 1940, bo też jeszcze nie znamy dokładnej daty, figura zostaje zniszczona. I kiedy Niemcy ją niszczą, zresztą oni wszystkie figury Królowej Korony Polskiej niszczyli na naszym terenie. Kiedy Niemcy niszczą tą figurę, głowa Chrystusa Króla, czyli właśnie malutka główka Chrystusa Króla, zostaje uratowana. I ta główka zostaje uratowana i ona jest przechowywana w tej chwili u naszego proboszcza. I dzięki tej główce mamy nadzieję wyskalować tą figurę i mamy nadzieję, że uda nam się ją odnowić, czyli odbudować. Odtworzyć, czyli jak gdyby zrobić taką autentyczną kopię tego pomnika. I co ciekawe, na Kaszubach wiele pomników Królowej Korony Polskiej było przez Niemców, właściwie one wszystkie, oprócz jednego, zostały zniszczone. I na przykład jest w Sulęczynie, w Sierakowicach, w Kartuzach, te wszystkie pomniki zostały niszczone. I na przykład jest historia taka w Sulęczynie. Ja tu sobie pozwolę.
Ale czy na podstawie tej figury możemy wnioskować, że takie były w poszczególnych parafiach właśnie takie figury? To znaczy one były generalnie wszystkie, siedząca to była ta jedna, a wszystkie są praktycznie pionowo stojące, nie? I też jako królowa? Jako królowa, zawsze. Z dzieciątkiem na ręku. Z dzieciątkiem na ręku. No i tutaj mamy właśnie tą uratowaną główkę Chrystusa, nie? Czyli mamy tą główkę, ale tu chciałem właśnie opowiedzieć o takiej pięknej historii z naszej... O, tutaj mamy akurat w Kurierze Kartuskim taką historię też o Królowej Korony Polskiej, gdzie ona jest stojąca i ona została jak gdyby przeniesiona o kilka metrów, żeby po prostu nie blokowała przy ulicy, żeby była taka bardziej zabezpieczona. I proszę sobie wyobrazić, że ta figura była zniszczona w 1939 roku i ona została zniszczona, wrzucona do rzeki Słupi i w tej rzece ona sobie leżała całą okupację. Następnie pan, on się nazywał Hieronim Trzebiatowski, on ją z rzeki w 1947 wydobywa, bo człowiek, on akurat przeżył obóz koncentracyjny w Stutthof i za to, że chciał podziękować Matce Bożej, że on przeżył obóz koncentracyjny, to on tą figurę wyjmuje z rzeki i ją skleja i stawia na ten postument i ona stoi do 2022 roku. No a następnie ona zostaje jak gdyby przeniesiona i kiedy z chwilą, kiedy oni ją przenoszą, podnoszą ją dźwigiem i ta figura się rozsypuje, bo nikt nie wiedział, że ona została sklejona w 1947 roku z drobnych kawałków. Następnie, jak już ją, no stało się, co się stało, zapadła decyzja, że zakupiono nową figurę Królowej Korony Polskiej. I teraz pan, który to wszystko organizował, udało mu się też dokumenty z 1932 roku, bo ta figura była pierwsza budowana w 1932 roku, znaleźli też dokumenty w postumencie. I ten pan, kiedy potem była następna, jakby to powiedzieć, no święcenie, kiedy biskup przyjechał i była cała uroczystość, no to w tym momencie, na dzień wcześniej, ten człowiek dostaje udaru. I on po prostu nie mógł uczestniczyć, bo wylądował w szpitalu. I proszę sobie wyobrazić, że jak ksiądz biskup się dowiedział o historii, że tego pana nie ma, on pojechał do niego do szpitala, tam go pobłogosławił i człowiek do dzisiaj żyje, wyszedł z tego udaru. I jak gdyby ta piękna figura, którą oni zakupili i postawili z powrotem na ten oryginalny, stary postument. No a niestety stara figura została już, że tak powiem, gdzieś tam zachowana. No i tu jest na przykład, na Kaszubach mamy tu wiele takich przykładów. I co ciekawe, bo taka maryjność to też się objawiała w tym, że były stowarzyszenia maryjne i mamy też sztandar, tutaj to jest chyba 30 rok, sztandar Królowej Korony Polskiej i to było Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej. I teraz takie stowarzyszenia i takie organizacje powstawały na Kaszubach, no i pewnie i nie tylko. I jak mówię, tytuł Królowej Korony Polskiej. Czyli mówimy cały czas przed wojną. To jest wszystko przed wojną, to jest 1930 rok, nie? Także to są takie piękne historie, ale szukając różnych wiadomości na temat Królowej Korony Polskiej, znalazłem też takie to zdjęcie, które tutaj jest ze święcenia tej Królowej Korony Polskiej. I na tym święceniu był człowiek, który był numizmatykiem, który bardzo kochał Maryję i w tym momencie ten człowiek wymyślił po prostu monetę Królowej Korony Polskiej. O, i ta moneta właśnie tak wygląda. Też jest wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej, ale jest wyraźny napis Królowa Korony Polskiej, Rzeczypospolita Polska, 1928 rok. I człowiek, który był który też w Kościerzynie pracował, był numizmatykiem, wymyślił tą monetę i ta moneta miała jak gdyby zaistnieć w Rzeczypospolitej.
tylko całą tajemnicą jest tutaj rok 28. Się okazuje, że w 27 roku w grudniu Sejm Polski zmienia nam orła i robi z otwartą koroną. Tutaj jest korona zamknięta, a już obowiązywał wzór orła z otwartą koroną, tego, który mamy obecnie. I w tym momencie nasz Grabski odrzuca tą monetę i wtedy ta moneta już staje się monetą prywatną. Ale dalszy los tej monety jest też ciekawy, bo Niemcy, kiedy w 1939 zdobywają, że tak powiem, Częstochowę, to prawdopodobnie poszła plotka w Rzeczpospolitej, że zostanie zniszczony obraz jasnogórski. I Niemcy, chcąc zapobiec tym plotkom, tą monetę przerobili na niemiecki medal propagandowy. I napisali właśnie, że to jest Matka Boska Częstochowska pod niemiecką obroną. I teraz na tym naszym orle zrobili swoją swastykę. I jest data 1939. Czyli Niemcy tak sprofanowali tutaj tą monetę i oczywiście naszą Matkę Bożą Częstochowską. Bo to dla mnie to jest tutaj z tą swastyką, to jest taka profanacja. I to rozumiem, że ostały się jakieś szczątkowe ilości, czy... Tak, ja myślę, że te monety po prostu, one zostały wybite w złocie, w platynie i w srebrze i one są gdzieś po Polsce są. Na internecie można je zobaczyć, nie? I co ciekawe, teraz jeśli chodzi o tą... Jeśli jesteśmy przy monetach, tak? Jeśli ktoś usłyszy nas, a jest też numizmatykiem albo jakimś tam... No, zajmuje się medalistą. Jak najbardziej, tak. To zachęcamy. Zbliża się 150. rocznica jubileuszu objawień Giertrzwałdzkich. Zachęcamy, tak, może to, powtórzyć. No to by była wspaniała historia, bo ja też myślę o tym, że ta moneta powinna wrócić. To była piękna, patriotyczna polska moneta. Ona łączy nas, cały kraj. I na przykład tutaj mamy tutaj też 100 złotych z tamtego okresu. Jako znak wodny też? Jako znak wodny, w znaku wodnym jest królowa w koronie. No być może to jest Jadwiga, ale ja tutaj się właśnie tak cieszę, że jest po prostu, nawet się po prostu Maryja tam w pewnym sposób ukryła na monecie, tak, znaczy na po prostu na takim banknocie, o właśnie. I teraz szukając tych wszystkich historii związanych z Królową Korony Polskiej, bo ja ich namierzyłem, tych pomników jest u nas około, chodzi o ten, konkretnie o ten tytuł, bo wiadomo, że na Kaszubach jest mnóstwo kapliczek różnego typu, różnego rodzaju, ale ja szukałem Królowej Korony Polskiej z lat międzywojennych i ja ich już namierzyłem około 12 i proszę sobie wyobrazić, że jak szukałem tych wszystkich pomników, to też trafiłem w internecie na taką wspaniałą rezolucję. Mamy teraz taką historię właśnie związaną też poniekąd, bo na początku rozmawialiśmy, jak to się stało, że te figury zaczęły rosnąć jak grzyby po deszczu na Kaszubach. Kaszuby praktycznie, gdyby nie traktat wersalski, to one by nie były w Polsce, bo Niemcy strasznie chcieli, że tak powiem, Gdańsk mieć i Kaszuby. I co się okazuje, że wtedy, jak była konferencja w Wersalu, to przedstawiciele Kaszub, między innymi Tomasz Rogala i Antoni Abraham, oni poszli na konferencję do Wersalu wytłumaczyć na tej konferencji, że ta ziemia jest ziemią polską, czyli ziemia kaszubska. I co ciekawe, że im się udało dotrzeć do Dmowskiego i do naszego rządu i tam oczywiście przedstawili te sprawy i to prawdopodobnie do tej koalicji, która organizowała całą historię związaną z traktatem wersalskim. I jak oni im to wytłumaczyli, bo też mnie się zastanawiałem, jak zwykli, prości Kaszubi mogą dotrzeć i tam to wszystko wytłumaczyć. Więc oni mieli między innymi książki adresowe niemieckie,
z Gdańska i książki telefoniczne. I przyszli z tymi książkami, bo ich się pytają, jak to jest możliwe, że ta ziemia kaszubska jest polską ziemią. A oni wtedy otworzyli te księgi i mówią tak. Proszę przeczytać. Polskie, niemieckie nazwisko. Polskie, niemieckie. I się okazało, że więcej nazwisk w tych książkach adresowych było polskich. Więc na tej podstawie też ziemia kaszubska została przyłączona do Polski. Mieliśmy dostęp do morza i oczywiście wtedy też wymyślono tą historię z wolnym miastem Gdańsk. Ale w 19 roku, kiedy między innymi ten Tomasz Rogala, on był właśnie mieszkańcem Kościerzyny, oni zrobili taką piękną radę ludową, gdzie oni od Niemców jak gdyby przejmowali wszystkie stanowiska i rządy w Polsce. I między innymi napisali taką rezolucję, a ta rezolucja brzmi tak. I ja uważam, że to jest taki testament naszych dziadków, mówiący o polskości tej kaszubskiej ziemi, no i też kociewskiej, no bo praktycznie my tutaj jesteśmy w tej chwili na Kociewiu. Ale, bo tu jest jak gdyby w tej rezolucji, tutaj są ludzie też między innymi tu z Kociewia. Więc oni zrobili oni zrobili takie spotkanie i napisali taką rezolucję, że my Kaszubi, miasta kaszubskiego, Kościerzyny i okolicy na zebraniu Towarzystwa Ludowego Wieca w liczbie 1000 osób głosimy uroczyście całemu światu cywilizowanemu, że nasi pradziadowie, dziadowie, ojcowie, jak i my całym sercem jesteśmy Polakami z krwi i kości. Nasza ziemia kaszubska jest polską ziemią, chyba że Brandenburgia nie jest niemiecką. Nasza mowa kaszubska jest polską mową, chyba że Niemcy mówiący Plattdeutsch nie są Niemcami. Jesteśmy, zostaniemy Polakami jak nasi bracia w Wielkopolsce, Królestwie, Galicji, Śląsku i Mazurach. Żaden historyk, żaden polityk niemiecki, żaden socjalista, żaden hakatysta nie wyrwie nam serca naszego polskiego kaszubskiego. Wara Niemcom. I jeszcze właśnie jest dalej. Wara Niemcom, gdyby chcieli nas, nasze matki, nasze żony, nasze dziadki liczyć do plemienia innego, obcego. Wara jeszcze raz. My Kaszubi jesteśmy, zostaniemy na naszej polskiej ziemi Polakami. Nie zginiemy, bo nigdy do zguby nie przyjdą Kaszuby. I tą piękną rezolucję, ona jest w tej chwili w archiwum w Bydgoszczy. I to można sobie, i to właśnie dzięki tutaj poszukiwaniom tej historii z królową Korony Polskiej właśnie dotarłem do tak pięknych dokumentów, gdzie mówi o polskości. I ci ludzie, chcąc zaznaczyć polskość tej ziemi, we wszystkich wioskach budowali figury królowej Korony Polskiej. Być może, bo tutaj mieszkało też z 20% Niemców. No i ci Niemcy, widząc taką królową, wiedzieli, że oni są już na ziemi polskiej, że ta ziemia kaszubska należy, bo jak mówię, aż mieliśmy ten dostęp do morza. Więc. A historia lubi się powtarzać. Jesteśmy w 24 roku na tak progu XXI wieku. I proszę Państwa, budujmy kapliczki Gierszwałdzkie z królową Polski. Tak jest. Bo taka nam się objawiła i taką potrzebujemy i pod jej berło chcemy się schronić. Ja wiem, panie Henryku, że pan może bardzo dużo opowiadać. Proszę na koniec powiedzieć, gdzie można te informacje zdobyć, bo na pewno w internecie gdzieś funkcjonują. W internecie, jeżeli ktoś, prawda, szuka, wszystko sobie znajdzie i te informacje jak gdyby też są ściągnięte z internetu i wiele historii, wiele ciekawych rzeczy znalazłem właśnie poprzez internet, ale też przede wszystkim my szukamy oryginalnych zdjęć z tamtego czasu i te oryginalne zdjęcia się też znajdują i dzięki temu mamy jak gdyby taki pogląd, bo też chcemy zrobić małą broszurkę na temat Królowej Korony Polskiej na Kaszubach. Nie tylko w naszym mieście, bo jak mówię, te wszystkie Królowe Korony Polskiej, one istnieją na Kaszubach. Ta Królowa Korony Polskiej nie istnieje. Bo jak mówię, mamy ich jako około 12 do 15 i one wszędzie jak gdyby są odbudowane. A tej figury nie ma, bo ta figura była specyficzna, bo ona raz, że była no, około 5 metrów miała.
i ona po prostu tam w miejscu tej figury stoi obecnie Matka Boża niepokalana. I oczywiście myślimy o tym, mam z przyjaciółmi, mamy takie stowarzyszenie malutkie i myślimy o tym, że być może ją postawimy w jakimś godnym miejscu, w nowym miejscu, jeżeli nam się uda pozyskać sponsorów i tak dalej, no bo to jeszcze przed nami. Ale na razie chcemy to upamiętnić nawet w formie jakiejś broszury i po prostu w takiej formie, żeby ona zaistniała. Tam, gdzie ona była oryginalnie, chcemy postawić też taką tablicę informacyjną, że taka Królowa Korony Polskiej stała w tym miejscu właśnie. Mamy też, jak mówię, tutaj mamy te miejsca wszystkie, jeszcze właśnie te fotografie przedwojenne, gdzie tutaj na przykład jest piękna procesja, a w tle jest tutaj nasza Królowa Korony Polskiej. Nie? Też dzieci sobie robiły przy niej różne zdjęcia i tak dalej, czy dzieci komunijne. Także dotarliśmy i docieramy poprzez internet, też szukamy takich zdjęć. I na przykład tutaj jest takie zdjęcie, gdzie już Niemcy wkraczają i im się nie podoba ten napis Królowa Korony Polskiej, więc ten napis na tym zdjęciu już jest zamazany. Czyli już ten napis i już im nie pasował, nie? Także taka to historia była i ja uważam, że jeśli nasi dziadowie zostawili nam nasze te figury, kapliczki, więc dla mnie to jest ich testament. I wydaje mi się, że ten testament, bo oni wiedzieli, co jest najważniejsze, żeby Polska zaistniała, to musiała być mocna wiara, modlitwa różańcowa. Przecież my wszyscy na kolanach, nasi dziadkowie, pradziadowie się modlili o wolną Polskę. A kiedy ona tylko nastała, to chcieli Bogu podziękować poprzez te figury wszystkie. I proszę sobie wyobrazić, że tu mamy 5 lat. Jest 5 lat ma Rzeczpospolita, a ten mały Jezusek podejrzewam, że też ma 5 lat. Czyli praktycznie oni chcieli przez to wszystko pokazać, że to, co mamy, wolną Polskę, to zawdzięczamy też Królowej Korony Polskiej, no i Chrystusowi Królowi Polski, bo praktycznie 25 rok mówi o tym, Achille Ratti, ówczesny papież, zrobił to pierwsze święto. Ja też zastanawiałem się, kiedy powstało święto Chrystusa Króla. Ono powstało w 25 roku, wtedy, kiedy ta figura. I dlatego też Jezus ma też tutaj koronę jako Chrystus Król. Panie Henryku, życzymy w takim razie, żeby jak najszybciej powstała ta figura i wróciła na swoje miejsce. No daj Boże, żeby ona wróciła gdziekolwiek, bo co się okazuje, jeśli chodzi o Kościerzynę, to jeszcze tak zakończę. My mamy 2 papieskie sanktuaria, co się rzadko zdarza. Mamy sanktuarium Królowej Rodzin i drugie sanktuarium też papieskie, Matki Bożej Bolesnej. Czyli mamy w jednej miejscowości są 2 sanktuaria papieskie. 2 sanktuaria w naszej Kościerzynie, gdzie uważam, że ta Królowa Korony Polskiej, ona też była prekursorem, myślę, tych sanktuariów i ona wymaga tego, żeby ona wróciła z powrotem, bo nie może być tak, że nasi dziadowie zostawiają nam tak piękny testament i taką piękną historię i nie może być tak, że Niemcy nam to niszczą, burzą i po prostu robią tutaj, co chcą. A Królowa Korony Polskiej, myślę, że otoczy płaszczem nasz cały kraj i Chrystus Król, bo jak mówię, Królowa musi być, jest tutaj, pokazuje zresztą na Chrystusa cały czas, nie? Ona jest cały czas w tle. Tak naprawdę to jest Chrystus Król. Czyli Królowa Korony Polskiej, módl się za nami i ratuj nas. I ratuj nas, módl się za nami, tak, jak jest też napisane pięknie. No, serdecznie dzięki. Bóg zapłać. Bóg zapłać. Serdecznie dziękujemy.